Cześć, witajcie. Tu obok leje się woda. Tu jest straszne echo, a ja tu jestem, bo jest polska premiera Samsunga Galaxy Fold. Bez obaw, nie włożę go do fontanny, bo Fold nie jest niestety wodoszczelny. Ale zapraszam na krótki premierowy przegląd tego telefonu, powiem o nim kilka słów. Tak, tak, moi drodzy, Samsung Galaxy Fold debiutuje w Polsce, będzie dostępny w naszym kraju. Ten telefon poznajemy trochę na raty, bo mogliśmy przez chwilę mieć go już w dłoniach podczas targu FIFA. Widzieliśmy go oczywiście już też wcześniej podczas prezentacji przed MWC, ale tak naprawdę dopiero dziś pierwszy raz miałem okazję pobawić się tym telefonem chwilę dłużej i zobaczyć, czy to tylko ciekawostka, czy jednak urządzenie, którego chciałbym używać. Galaxy Fold to trochę pechowy telefon. Samsung bardzo spieszył się z jego prezentacją, chcąc być pierwszym na świecie producentem, który zaoferuje klientom komercyjnie dostępny składany telefon. Wyszło trochę gorzej, bo pierwszy wariant niestety wpadł w ręce amerykańskich blogerów, którzy wykazali, że jednak trwałość tego urządzenia jest, powiedzmy, niezadowalająca. Telefon musiał wrócić na stanowiska projektowe, by producent mógł dokonać w nim pewnych ulepszeń, pewnych usprawnień. I miejmy nadzieję, że teraz już wszystko będzie lepiej. I oto mamy pierwszy składany smartfon na sklepowych półkach. No dobra, powiecie, że jeszcze był taki chiński model Royal. Owszem, ale on trochę działał i trochę wyglądał, powiedzmy, dyskusyjnie, a Fold to już jednak jest smartfon taki, no rzekłbym, bardziej dopracowany, a na pewno zdecydowanie lepiej wyglądający i działający. Widać to już na pierwszy rzut oka, ale nim zaczniemy zabawę telefonem, najpierw trzeba przeczytać dość obszerną instrukcję. Tam jest sporo wskazówek dla przyszłych użytkowników. Telefon ma specyficzną budowę, no i wymaga przez to specyficznego traktowania. Co najważniejsze, to trzeba uważać na ten elastyczny wyświetlacz, bowiem faktycznie trochę łatwo go uszkodzić. Ma dosyć miękką, wrażliwą na silny nacisk czy zarysowanie powierzchnię. Obudowę po zamknięciu utrzymują silne magnesy i tu znów musimy uważać, żeby we wnętrzu telefonu przy jego zamykaniu nie zatrzasnąć, nie wiem, spinacza czy tam monety, czegokolwiek. Lepiej nie zbliżać się z Foldem do metalowych opiłków, do różnych tam rozruszników serca, medycznych urządzeń i dobrze też nie trzymać go w pobliżu z kartami kredytowymi. Ale przejdźmy już do tego telefonu. Wbrew pozorom, kiedy bierzemy go w rękę, wcale nie sprawia złego wrażenia i nie wygląda na taki niezwykle delikatny. Powiedziałbym nawet, że prezentuje się dosyć solidnie. Zawias pracuje z taką fajną sprężystością i dobrze utrzymuje otwarty telefon, a przy zamknięciu nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, przynajmniej na razie, i trzyma obudowę porządnie zamkniętą. Tutaj nic nie trzeszczy, te elementy nie sprawiają wrażenia luźnych, nie trą o siebie, nie latają na boki, a do otwarcia potrzeba trochę siły. Z pewnością nie da się obudowy rozchylić przypadkowo. Czy Galaxy Fold trzeszczy? Zależy, jak go mocno będziesz maltretował. No nie trzeszczy, no. Nie trzeszczy. Kurczę, no nie chcę trzeszczeć. Duży 7,3-calowy ekran oferuje zaskakująco dobre odwzorowanie barw i głęboką czerń. Kąty czytelności też w sumie okazały się lepsze niż podejrzewałem, chociaż są nieco mniejsze niż te, do jakich przyzwyczaiły nas dobre wyświetlacze AMOLEDowe. Panel dotykowy działa prawidłowo, chociaż wrażenie z pociągnięcia po nim palcem jest troszeczkę inne niż w przypadku szklanej tafli. Powierzchnia jest dosyć miła w dotyku i wyraźnie czujemy, że jest właśnie taka delikatnie miękka. Po rozłożeniu ekranu, pomimo tego, że zawias zaprojektowano tak, żeby mocno naciągał ten elastyczny ekran, w miejscu jego zgięcia widać taki lekki garbik. Da się to wyczuć palcem. Jak popatrzymy pod światło, to też go dobrze widać, ale kiedy patrzymy tak na urządzenie w normalny sposób, trzymając je w ręku, no tak na co dzień, jakbyśmy je trzymali do obsługi, to zgięcie w zasadzie jest niemal niezauważalne i autentycznie nie przeszkadza w użytkowaniu telefonu. No nie wiem, jak to będzie wyglądało po dłuższym czasie korzystania po wielu różnych złożeniach, rozłożeniach. O tym przekonamy się niestety dopiero za jakiś czas. Na tą chwilę wygląda to zupełnie dobrze. Jak wygląda korzystanie z Folda? Wrażenia trochę jak z tabletu. Mamy do dyspozycji naprawdę dużą powierzchnię roboczą z dobrym obrazem, wyraźnym, a sam telefon działa naprawdę błyskawicznie i stabilnie. Ma jednak flagowe wnętrze i to po prostu widać po działaniu urządzenia. Oczywiście możliwe jest, że któraś tam z aplikacji firm zewnętrznych może jeszcze nie do końca działać prawidłowo na składanym ekranie, ale to będzie eliminowane. Tutaj wiadomo, że Samsung będzie współdziałał z twórcami
aplikacji, żeby to wszystko działało perfekcyjnie. Wiadomo, że to, co jest preinstalowane i większość najpopularniejszych, najpowszechniej używanych apek działa tutaj bez problemu, bo jednak dodano trochę rzeczy wykorzystujących potencjał tego dużego ekranu. Mamy na przykład możliwość podzielenia ekranu na okna. No i tutaj bardzo potrafi to przyspieszyć korzystanie z telefonu, bo mamy różne okienka pootwierane i przeciągamy zawarty z jednej aplikacji do drugiej. I na przykład bardzo szybko i wygodnie można w ten sposób dodać załącznik do e-maila, czy tam wstawić obrazek do pliku tekstowego. Jest też coś takiego, co nazwano App Continuity. Chodzi o to, że telefon ma dwa wyświetlacze i można się między nimi przenosić z aplikacjami dosłownie w locie. Pracujemy na małym zewnętrznym ekraniku, potrzebujemy czegoś większego, otwieramy telefon i aplikacja dokładnie w tym miejscu, gdzie przerwaliśmy pracę, od razu pokazuje się na dużym wyświetlaczu. No i odwrotnie. Nie potrzebujemy już dużego ekranu, zamykamy telefon, aplikacja wyskakuje na ekranie zewnętrznym dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy pracę na dużym ekranie. Moim zdaniem to jest taki killer feature w tym telefonie. Coś, co warto pokazać, o czym warto opowiadać. A kiedy złożymy folda, no to cóż, w zasadzie wygląda i działa jak zwyczajny telefon, tylko nieco grubszy niż te, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni i z nieco mniejszym wyświetlaczem. Ale nie jest tak źle. Sądziłem, że trzymanie go po złożeniu będzie dramatycznie niewygodne, a jednak okazało się, że jest całkiem poręczny. Spokojnie można go objąć dłonią, nie ucieka z ręki. I fajne jest to, że jest bardzo dobrze wyważony. Widać, że o to zadbano, czy złożony, czy rozłożony. Naprawdę dobrze, wygodnie się go trzyma. A jeżeli chodzi o pozostałe aspekty działania, no to po prostu jest flagowiec totalny, z najlepszym procesorem, z dużą ilością pamięci, z dobrymi aparatami fotograficznymi. Tutaj po prostu mamy do czynienia z konstrukcją z najwyższej półki i w zasadzie tu nie ma się nad czym rozwodzić. Jeszcze kilka takich małych wskazówek, rzeczy, które mogą Was zainteresować. Nie ma mini jacka, ale w zestawie będą bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds. Będzie też pokrowiec chroniący zewnętrzną stronę telefonu, ale w sumie nie wiem, czy on jest konieczny, bo jednak po stronie zewnętrznej ten smartfon nie odbija odpornością, wytrzymałością od zwyczajnych telefonów z metalową ramką i szklanymi taflami. Nie mogę niestety zbyt wiele powiedzieć jeszcze na temat możliwości akumulatora, no bo tutaj siłą rzeczy przez godzinę, półtorej nie byłem w stanie w zasadzie niczego sprawdzić, ale podejrzewam, że to będzie telefon, który będzie pracował przez cały dzień, ale dwa dni to raczej już nie popracuje, no bo bateria ma pojemność 4380 mAh, a jednak no, ten duży ekran podejrzewam, że będzie zużywał więcej energii niż normalny tam powiedzmy 5,5-6-calowy wyświetlacz klasyczny. Pełną specyfikację Galaxy Folda znajdziecie w linku pod niniejszym filmem. Obejrzeliście grzecznie do końca, no to w nagrodę powiem Wam, ile on kosztuje. 9000 zł, ale w komplecie dostaniecie słuchawki Galaxy Buds, takie te fajne bezprzewodowe i kewlarowy pokrowiec na ten telefon. A kiedy go kupicie, to będziecie musieli przejść specjalne szkolenie przez pracowników Samsunga, dlatego też to urządzenie będzie dostępne tylko w 31 sklepach na terenie całego kraju. Oczywiście w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Krakowie, w tych większych głównych miastach, w Łodzi nawet też. I dziękuję bardzo za oglądanie i żegnam Was w odgłosach chlapiącej fontanny. Do zobaczenia, cześć!